Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Niesamowicie rozwinięta żuchwa, perfekcyjne rysy twarzy i przede wszystkim nierealnie wyglądająca sylwetka. To coś, co bardziej pasuje do karykaturalnej postaci komiksu, aniżeli prawdziwego człowieka. Do modelu, który został stworzony tylko po to, by stać się memem, internetowym archetypem, reprezentującym ultramęskiego, atrakcyjnego mężczyznę, cytując stronę No Your Meme. W tym materiale przyjrzymy się postaci tego perfekcyjnego ludzkiego okazu, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś tak wyglądający faktycznie istnieje, czy też jest wynikiem jedynie czyjejś inwencji twórczej. Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy na reddicie zostało udostępnione zdjęcie z profilu na Instagramie Slick Tears, na którym widniał model mianowany potem GigaChadem. Patrząc na pozostałe zdjęcia z tego profilu, mamy tu przedstawionych wiele doskonałych z których wydobywa się każdy imponujący szczegół. Sam Gigaczad wyróżnia się nawet na ich tle, przede wszystkim kosmicznymi proporcjami i nierealnie symetrycznym i trójwymiarowym dziesięciopakiem. Oprócz tego jest kapitalnie docięty, sylwetka jest surowa i z wyskakującymi z niej licznymi naczyniami. Światło na zdjęciu jeszcze ten efekt wzmaga, powodując, że całość wygląda bardziej jak fotografia figury woskowej. Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to jedyny przypadek pod Podobnego stylu fotografii. Jakiś czas temu przedstawiałem, wyglądającego równie nierealnie, co Gigachad Thanosa. Zdjęcia tego kulturysty można było znaleźć na profilu ProPresent Studio i w to, że jest on prawdziwy, na podstawie tych zdjęć uwierzyć byłoby równie ciężko, co w realność omawianego Gigachada. Takie samo światło ulepszało tu wiele innych sylwetek nabierających woskowego charakteru. To wszystko sugeruje, że za sporą część niesamowitości Gigachada odpowiada mistrzowski. Taka aranżacja zdjęć, ale nie można wykluczyć też udziału Photoshopa. Tak brzmiała treść jednej z odpowiedzi na post na Redditie, pytający czy Gigachat istnieje, czy też nie nie jest prawdziwą osobą. Generalnie to wszyscy inni modele Slick wymieszani w Photoshopie przez Krista Sudmalis. Jej chłopak Babaev jest jednym z tych modeli, na których generowany komputerowo obraz Ernesta Kalimowa jest oparty. Ale on nie jest prawdziwą osobą. Jest to nawet w pewnym sensie przyznane na jego Instagramie, który składa się z 18 raczej dziwnie wyglądających zdjęć opublikowanych na przestrzeni 5 lat. Zostało to jednak napisane przed opublikowaniem materiałów które w sposób raczej przekonujący sugerują, że ktoś taki faktycznie istnieje i nazywa się Ernest Kalimow. Tutaj fotografia udowadniająca, że wygląd jego żuchwy to nie efekt Photoshopa, bowiem na ujęciu obok swoich braci, widać, że oni wszyscy mogą pochwalić się podobnymi rysami twarzy. Tu natomiast w cudzysłowie normalne zdjęcie z jego profilu na Instagramie potwierdzające sylwetkową jakość. Ernest Kalimow jest świadomy tego, że urósł do rangi Mema, a wszystkie wątpliwości. Rozwiewa w następującym poście. Witam. Tak słyszałem, że nie istnieje. Pasuje to do mnie. Nie mam Twittera, Facebooka i niczego innego. Podobają mi się memy, jakie robicie. Nie wiem na ten temat za dużo, ale tak jestem taki jak Wy, tylko trochę większy. Czytam Wasze wiadomości i cieszę się, że niektórych inspiruje. Jeżeli wam na tym zależy, otworzę komentarze, więc bawcie się dobrze, kiedy ja będę rąbał drewno. To, że ktoś taki faktycznie istnieje, to nie znaczy, że jego. Wygląd nie mógł być podrasowany za pomocą Photoshopa. Na jednym zwykłym zdjęciu w lustrze na siłowni widać, że Kalimow faktycznie posiada sporą ilość masy mięśniowej, jest dobrze docięty oraz prezentuje świetne proporcje. Nie można natomiast zweryfikować tego, czy jego brzuch faktycznie jest aż tak perfekcyjnym 10-opakiem. Nic nie wskazuje także na to, by Kalimow miał zacząć wykazywać większą aktywność w mediach społecznościowych, czy pojawiać się gdzieś na żywo. Sam siebie nazywa t Rexem i nie wydaje się zainteresowany pójściem za ciosem swojej internetowej sławy. Pod pewnymi względami jest podobny do słynnego Techno Wikinga, który także później nigdy się nie ujawnił i nie korzystał ze swojej popularności. W tym miejscu na chwilę się zatrzymajmy, bowiem wypada stwierdzić, że tę część scenariusza pisałem w przekonaniu, że Gigachat istnieje, a jego zdjęcia są po prostu nieco dodatkowo podrasowane. Przekonały mnie fotografie, które nie były wykonywane w studiu. Mówimy tu o zdjęciu w plenerze oraz w lustrze na siłowni czy przy stole za artystką prowadzącą Slick and Tears. Okazuje się jednak, że mamy bardzo mocne argumenty na to, że rzeczywistość jest niestety bardziej przyziemna i takiego człowieka po prostu nie ma. A Gigachat to artystyczny projekt, wywodzący się z przerobionych zdjęć doktora Artura Farada. Żeby dojść do takiego wniosku, trzeba dokopać się do historii samego studia Slick and Tears. Zaczęło ono funkcjonować dzięki inicjatywie. Listy Sudmalis w 2011 roku, początkowo opierając się na zupełnie innym formacie twórczości, dopiero po paru latach przerzucając się na portrety doskonałych sylwetek. I tak już w 2014 mogliśmy zobaczyć ich pierwsze przerobione fotografie. Wtedy jeszcze pierwowzory były pożyczane od innych artystów. Dla przykładu tutaj widoczny debiut Gigachada, jego najbardziej pierwotna wersja. Oczywiście mamy tu do czynienia z podrasowaniem fotografii Beto Malfacznego. Podrasowano tu ilość mięśni, zmniejszono otłuszczenie, dorzucono bardziej kanciaste twarzy i wreszcie dodano tatuaż Berlin.1969, który można także zobaczyć u Ernesta Kalimowa. Tutaj bardzo podobna sytuacja. Tym razem na tapetę wzięty Bruno Thomas i przekształcony w Giga. Chada na tej samej zasadzie, co zdjęcie pokazywane przed momentem. To natomiast dowód na to, że nawet fotografie z codziennych sytuacji, które tak jak mówiłem początkowo mnie przekonały, są w rzeczywistości dziełem Photoshopa. Ewidentnie Krista Sudmais przemieniła tutaj prawdopodobnie swojego chłopaka w Gigaczada, zostawiając tak naprawdę jedynie uśmiech, a modyfikując nawet jego ubranie. Tego typu wstawek Ernesta Kalimowa do życia artystki jest bardzo dużo i zaliczyć do nich należy także. Wspomniane wcześniej zdjęcie przy stole. Co ciekawe, jest on nawet wrzucony do jej zdjęcia z dzieciństwa, widocznego teraz na ekranie. Wspomina się, że pierwowzorem Gigachada jest chirurg szczękowy Artur Farad, który oprócz bycia modelem startuje także w męskiej sylwetce. Wskazuje się tu przede wszystkim na podobieństwo rysów twarzy. Jest on także byłym partnerem Sudmalis. Kolejny dowód można znaleźć w najświeższym poście na profilu Ernesta Kalimowa. Na końcu jest tam bowiem zawarte zdanie Ani woda, ani czas nie zmyją tej stali, napisane w języku litewskim. Ernest Kalimow miał być Rosjaninem, ale to właśnie Krista Sudmalis ma korzenie litewskie. Podsumowując, najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że Ernest Kalimow czy też Giga Chad to w rzeczywistości przerobione zdjęcia, czy to Artura Farada, czy też innych modeli i kulturystów, a sam jako taki Kalimow po prostu nie istnieje. Został stworzony przez Christa Sudmaris i wygląda z jednej strony na tyle niesamowicie, by przykuć wielką uwagę, ale z drugiej na tyle ludzko, by zasiać ziarno niepewności, co więcej przekonać wiele osób, że faktycznie istnieje. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat i czy znacie jeszcze inne fakty, które mogą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Gigachat istnieje, czy też nie. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii legendy brązowej ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.